hali sportowej przy ulicy Składowej piłkarze Zagłębia Lubin przechodzili badania wydolnościowe. Zawodnicy opatrzeni odpowiednią aparaturą pokonywali kolejne okrążenia, a na ekranie laptopa pojawiały się komunikaty wskazujące maksymalny poziom pobieranego tlenu. Dzięki wynikom dzisiejszych testów, które znane będą w przyszłym tygodniu, szkoleniowcy ustalą maksymalne progi wytrzymałościowe zawodników, dzięki czemu będzie im łatwiej dobrać obciążenia treningowe. Na podstawie progów będzie można na bieżąco monitorować pracę, którą piłkarze wykonywać będą w okresie przygotowawczym oraz postępy, jakie poczynią. Dodatkowo zawodnikom zmierzono poziom tkanki tłuszczowej. Jutro rano podopiecznych Marka Bajora czekają badania morfologiczne, które wykażą poziom mikroelementów w ich organizmach. Yeah.